Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Artur Mazurkiewicz, szef Sudeckiego Związku Pracodawców. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Pana organizacja chwali się, że zgłosiła najwięcej uwag do wstępnego programu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Dokument był taki słaby, czy wy byliście marudni? Znaczy tak, zintegrowane inwestycje terytorialne to jest stosunkowo młody twór w finansowaniu ze środków europejskich. Dlatego wydaje mi się, że był przygotowany dosyć szybko, bo było strasznie mało czasu na przygotowanie tego dokumentu. Przygotowywany był szybko po to, aby właśnie aglomeracja wałbrzyska jako jedna z nielicznych na Dolnym Śląsku mogła otrzymać środki w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo zasadą zintegrowanych inwestycji terytorialnych jest to, że głównie środki finansowe otrzymują miasta wojewódzkie, natomiast jest możliwość z pewnych względów taka, aby można było finansować też inne środki, które wymagają wsparcia na terenie. To wyjaśnimy też na początku, o jakim dokumencie mówimy. To jest dokument stworzony przez aglomerację wałbrzyską. Program, dokument, na podstawie którego mamy Wałbrzych, aglomeracja wałbrzyska ma negocjować warunki stworzenia tego programu, tego małego RPO dla Wałbrzycha z władzami województwa dolnośląskiego. Czego dotyczyły wasze uwagi do tego dokumentu? W tym dokumencie jest pięć priorytetów. One są, można powiedzieć, dla wszystkich dosyć oczywiste. Rozwój gospodarki, rozwój miejsc pracy, dbałość o środowisko, dbałość o warunki dla przedsiębiorczości. Czego tam zabrakło albo co zostało zapisane nie tak, jak być powinno? Przede wszystkim są pewne niespójności. Na przykład ten dokument składa się z kilku takich części, między innymi z analizy SWOT regionu, która to analiza na przykład w mocnych i w słabych stronach przedstawia te same pozycje. To są nieścisłości prawdopodobnie wynikające z szybkiej pracy nad dokumentem. Natomiast też struktura całego dokumentu jest w pewien sposób niespójna w niektórych miejscach i też pewne definicje, które tak naprawdę nie są wprost zdefiniowane typu instytucje otoczenia biznesu. Istnieje kilka definicji w Polsce instytucji otoczenia biznesu i w zależności od tego, jaką definicję przyjmiemy, później beneficjentami tych środków mogą być różne organizacje. Albo niektóre organizacje, albo instytucje otoczenia biznesu mogą być wykluczone. Tak? Są definicje PARP-owskie, są inne definicje i nie jest to sprecyzowane. No, nasze uwagi dotyczyły precyzji w pojęciach, dlatego że to są środki finansowe, o które później będą się starać określeni beneficjenci, więc musi być to sprecyzowane, aby nie było niejasności. Dobrze, generalnie ten program służy temu, żeby aglomeracja wałbrzyska w tej perspektywie planowania finansowego unijnej, która jest przed nami, czyli do roku 2020, dostała poważny zastrzyk gotówki i dlatego musimy ten wstępny program i ten ostateczny program właściwie sformułować. Ja mam wrażenie, że na stronę internetową urzędu, żeby zajrzeć do tego ZIT-u, to bardzo niewielu Wałbrzyszan to w ogóle zrobiło i wiedziało, że jest taki dokument. Czy on ma praktyczne znaczenie dla mieszkańców miasta, czy to są takie na razie formalności, zabawa w papierologię, która nie ma większego znaczenia? No w tej chwili ten dokument nazywa się już strategią zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo pod koniec lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jakby wydało, stworzyło dokument, który dokładnie precyzuje, jak ma wyglądać przydzielanie środków w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wydaje mi się, że to nie jest zwykła formalność. Właśnie teraz, w momencie, kiedy tworzymy tą strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bardzo ważne jest to, aby ludzie lub określone środowiska właśnie przystępowały do konsultacji społecznych tego dokumentu. Jest to ważne ze względu na to, że twórcy dokumentów tworzyli go pewnie w pewnych ramach, tak? I teraz każda z grup społecznych, która jest zainteresowana danymi działaniami, powinna skonsultować. Tak samo jak my, Sudecki Związek Pracodawców, byliśmy zainteresowani szczególnie priorytetem pierwszym. Chociaż nie tylko, bo w następnych priorytetach też się przejawiają sprawy dotyczące przedsiębiorców. Tak? Nie może się rozwijać przedsiębiorczość w momencie, kiedy się nie rozwija infrastruktura. Tak? Infrastruktura powinna w jakiś sposób
równolegle rozwijać. W tej strategii, w tym nie, dokumencie? W tej strategii naszymi jeszcze uwagami było to, bo zawiązała się też taka grupa. Problemem było to, że wytyczne do konsultacji, jakie można było nanosić, były jasno sprecyzowane na stronach internetowych, był określony formularz, który zakładał możliwość prowadzenia tylko korekt do określonych stron. Była określona zasada, co znacznie utrudniało jakby przeformułowanie dokumentów. Czyli tak naprawdę w pierwszej fazie urząd chciał skonsultować, czy przedstawiciel, czy władze aglomeracji wałbrzyskiej chciały zrobić pewną korektę dokumentu. Czyli na tej stronie jest tak, a powinno być tak. To powoduje, że nie można z innych zmian wprowadzać. Czyli mieliście trochę związane ręce, jeżeli natomiast, chodzi o konsultację. Tak, natomiast dopuszczono też dokumenty, które opisywały propozycje zmian i przyjmowano także te dokumenty. Zasada była taka, że te dokumenty były zbierane przez urzędników i później przesyłane do odpowiednich rad aglomeracji wałbrzyskiej, między innymi do Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej, która też wyrażała swoją opinię na temat tych wszystkich dokumentów, które A to jest spłynęły. Dobra kolejność, że skoro istnieje Rada Gospodarcza Aglomeracji, skoro istnieje Rada Gospodarcza przy prezydencie Wałbrzycha, ten dokument jest poddawany konsultacjom i wy jesteście zmuszeni do tego, żeby pracować nad gotowym dokumentem, w dodatku w trybie, który nie do końca wam odpowiadał. Czyli znaczy, powinniście być wcześniej zaproszeni do takich rozmów? Wydaje mi się, że wszystkie dokumenty pisano? Typu strategie są tworzone w taki sposób, że najpierw jest stworzona strategia opracowana, bo strategia wymaga wielu opracowań, wielu analiz, które trzeba przeprowadzić. Nie wyobrażam sobie, żeby w momencie tworzenia samego dokumentu i jego jakby zasad. Już wtedy was zapraszano do... Tak, bo ktoś to musiał stworzyć i później tylko sam tryb konsultacji dobrze, że zmieniono w taki sposób, że dopuszcza się też zmiany pomiędzy priorytetami, a nie tylko wprowadzenie korekty w ramach tego, co jest stworzone. Nas interesuje, tak jak powiedziałem, priorytet pierwszy, który składa się z trzech schematów, na który przewidziano trochę mało środków. Na przykład w priorytecie drugim przewidziano działania, na które przeznacza się środki w podobnej kwocie, 360 milionów, są przeznaczone na zabytki kultury i architektury, które tak naprawdę w naszym regionie, wydaje mi się, są na dzień dzisiejszy sprawą trochę drugorzędną, ponieważ jakby liczba przedsiębiorstw spada, tak? Mieszkańcy z tego regionu odchodzą. A Wałbrzych chce unijne środki przeznaczać na zabytki? Nie tylko, żeby nie upłaszczać tego, nie tylko na zabytki, ale porównujemy i proponujemy, że można tą kwotę, część z tej kwoty, która jest przeznaczona na zabytki, gdzie wiadomo jest, że później trzeba także przewidzieć koszty utrzymania takich zabytków. Czy to nie jest kwota, która jest przeznaczona na starą kopalnię? I wszyscy mniej więcej o tym wiedzą, ale... Nie zastanawiałem się nad tym, czy to akurat jest ta kwota w tym miejscu, o którym ja mówię. Być może tak, ale nie wiem, nie skupialiśmy się, konsultując ten dokument na takich szczegółach, aczkolwiek proponujemy pewne rozwiązania i zamienienie, bo jakby pobudzenie gospodarki, pobudzenie przedsiębiorstw na naszym terenie jest bardzo ważne, ponieważ jak dzisiaj pobudzimy, będzie miało to efekt za 2, 3, 4 macie lata. Jakieś swoje pomysły na to pobudzenie, których nie ma w tej strategii? Tak, podajemy przykłady, czyli wprowadzanie różnego typu rozwiązań, ponieważ w schemacie pierwszym, na który jest przewidziane 60 milionów, jest to promocja przedsiębiorczości, tak naprawdę też w dużej części zakładane jest reaktywowanie, może nie reaktywowanie, ale tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości na terenach popegeerowskich i tego typu rozwiązaniach. I tam jest pięć gmin, które tak naprawdę jak policzymy sobie na te pięć gmin, to wychodzi po 1,5 miliona na gminę, odliczając na różnego rodzaju inne działania, które są też w tym schemacie. I nie da się czegoś zrobić za takie pieniądze. I zwracamy uwagę na takie szczegóły, że lepiej inwestować jest w przedsiębiorców, przedsiębiorczość, nawet na etapie jeszcze szkoły średniej, tworzenie szkół zawodowych, tego szkolnictwa zawodowego, które w naszym regionie, zresztą tendencja była taka sama w całej Polsce, spadła liczba szkół zawodowych, które tak naprawdę są potrzebne u nas, ale takie szkoły zawodowe, które zostaną w jakiś sposób wybrane
na podstawie badań, na podstawie potrzeb, na podstawie popytu na tych uczniów tych szkół zawodowych. Tak? W takie rzeczy chcielibyśmy, aby inwestować. Chcielibyśmy, żeby inwestować też w rozwój, pomagać młodym przedsiębiorcom zakładać firmy, inwestować w startupy, inwestować w to, aby te startupy dalej były utrzymywane, czyli coś w rodzaju coachingu tych młodych przedsiębiorców, bo wiemy, że najtrudniej się utrzymać przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności. I w takim kierunku chcemy, żeby była możliwość. No dobrze, pan mówi o priorytetach, schematach, działaniach, to są wszystko rzeczy dosyć pewnie dla laików skomplikowane i dla osób, które w ogóle nie tego dokumentu nie miały przed sobą. Wspomina pan też o różnych kwotach, które zostały zapisane. Na ile one są realne? Czy to jest postulat aglomeracji wałbrzyskiej, który został wysłany i papier wszystko przyjmie? Czy to już zostało jakoś zweryfikowane? Urząd Marszałkowski potwierdził, że takie środki są rzeczywiście dostępne, są dostępne inne źródła, które jakby się wszystkie złożą na tą kwotę kosmiczną dosyć dla Wałbrzycha, ponad 2,5 miliarda złotych. Czy to jest tak, czyli w tej chwili już ten dokument się nazywa Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ma pewien harmonogram tworzenia tego dokumentu jest. Został on określony, tak jak powiedziałem, 28 lipca, czy dokładnie poprzez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Bardzo świeża sprawa, który zakłada, że w lipcu i sierpniu trwają konsultacje pomiędzy zarządem województwa dolnośląskiego a zainteresowanymi aglomeracjami na naszym terenie. Te konsultacje trwają. Następnie w miesiącach wrześniu będą to konsultacje, które będą poszerzone o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Z tego co też wiem, to już były przeprowadzone rozmowy z takie trójstronne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski i władze aglomeracji wałbrzyskiej. Były to rozmowy przeprowadzone też gdzieś w połowie lipca. I Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada, że jakby wchodzić w życie będzie wszystko w styczniu, chociaż ja przypuszczam, że to się przeciągnie dłużej. Wracając do kwot, no na dzień dzisiejszy są to konsultacje. Kwoty zostały przedstawione na podstawie, czy zostały wybrane na podstawie analiz, które były przeprowadzane w trakcie tworzenia dokumentów. Tak zostało to przedstawione. W dokumencie, no 101 stron chyba ma ten dokument, też są pokazane poszczególne priorytety, które są do realizacji, poszczególne kwoty na poszczególne priorytety, schematy. Czy one są realne? Wydaje mi się, że są realne. My nie analizowaliśmy dokładnie wszystkich priorytetów, analizowaliśmy priorytet pierwszy, z którym stwierdziliśmy, że jest za mało środków na tego typu działania, które są zakładane w priorytecie pierwszym, czyli związane z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i w ogóle gospodarką na naszym terenie. Dobrze, bo jest też dosyć istotna kwestia finansowania tego programu ZIT, ponieważ mieliśmy takie wrażenie w Wałbrzychu, że Wałbrzych dosyć wcześnie przystąpił do pisania strategii aglomeracji, teraz dosyć szybko z tym wnioskiem się uporał, który teraz już nazywamy strategią, że to da nam jakieś pierwszeństwo i będziemy łagodniej, czy też lepiej potraktowani przy rozdziale środków. No, pierwsze deklaracje Urzędu Marszałkowskiego mówią o tym, że wszystkie były miasta wojewódzkie na terenie Dolnego Śląska z RPO na ZIT dostaną tyle samo środków. To jest rozczarowanie, nie jest rozczarowanie, to dobrze czy to źle? Znaczy, nie wiem, być może jest to jakiś element negocjacji. No, negocjacje trwają i zapowiedziane jest w dokumencie, o którym wspominałem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zakłada przydzielanie środków miastom wojewódzkim. Natomiast dalej miasta wojewódzkie w ramach swoich budżetów mogą wydzielać środki takim zrzeszeniom, bo to będzie musiało się sformalizować, jak aglomeracja wałbrzyska. Więc być może są to elementy negocjacji, być może jest to kwestia jeszcze konsultowania tych budżetów i na pewno jest to jeszcze kwestia otwarta, dlatego że jeszcze jest mowa o tym, co z technicznym utrzymaniem ZIT-ów, tak? Odgórnie z kto będzie zarządzał tymi programami?
Zarządzał, jest to stwierdzone, jest jasno wytłumaczone, natomiast chodzi o środki finansowe, czy to będą się składały gminy, które należą do aglomeracji wałbrzyskiej, czy to będzie jednak z technicznej obsługi będzie przeznaczało województwo te środki, bo ministerstwo jakby przeznacza z tej puli przeznaczonej na techniczną obsługę bezpośrednio do województw, nie przeznacza tego dalej do aglomeracji wałbrzyskiej czy innych aglomeracji, które powstaną. Więc to są jeszcze kwestie negocjacji i jak mi się wydaje, no, aglomeracja wałbrzyska, przedstawiciele władz aglomeracji wałbrzyskiej, mam nadzieję, że będą twardo negocjowały i mam nadzieję, że wezmą też pod uwagę zgłaszane przez nas zmiany. Postulaty. Będziemy z władzami Wałbrzycha też o tym rozmawiać. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Artur Mazurkiewicz, Sudecki Związek Pracodawców, był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.